Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SCS Software, a w dzisiejszym odcinku mamy dwie informacje. Na początku zaczniemy od informacji na temat dodatku Iberia, no i na końcu też będzie dosyć dłuższa i ważna informacja, jednak nie chodzi o datę premiery, niestety jeszcze nie, ale jest taka informacja na temat postępu prac, pewnej zapowiedzi, potem przejdziemy jeszcze do informacji na temat nowego dodatku z malowaniem z okazji chińskiego Nowego Roku. Ale zaczynamy właśnie od Iberii. Dzisiejszy temat to są skały i rośliny. No i jak można już zobaczyć po pierwszych zdjęciach, dzisiejszy temat no to przede wszystkim dotyczy takich pustynnych terenów, gdzie bardziej dominują kamienie, uboższa roślinność, ale taka głównie występująca na suchych, ciepłych terenach. Piasku jest trochę, no ale pojawi się też taka zieleń. Temat trochę taki podobny, jakbyśmy mówili tutaj o American Truck Simulator głównie. No ale myślę, że co niektórzy jeżdżąc po Iberii będą mieli właśnie takie wrażenie, że będą też jeździli po prostu po takim europejskim ATS-ie. No przy co niektórych stanach i co niektórych terenach. Także dodatek zapowiada się bardzo fajnie, no i na pewno bardzo ładnie wygląda. Mamy tutaj, jak widać, różnego rodzaju tereny. Głównie tutaj przedstawiono autostrady, których oczywiście w tym dodatku nie zabraknie, bo to będzie najczęściej wybierany rodzaj drogi, po jakiej będziemy jeździć, bo tam sporo będzie oczywiście tych autostrad. Landówek nie zabraknie, wraz z takimi mniejszymi miejscowościami, jakie tutaj nawet widzimy. No ale przy okazji nie zabraknie nam też oczywiście ładnych widoków. No ale jak widać, nie wszędzie jest tylko piasek, jakieś kamienie. Są też oczywiście te zielone tereny, tak samo jak w American Truck Simulator, gdzie niby też się wydaje, że wszędzie ta pustynia, no a za chwilę mamy zieloniutko. No i widać, że te tereny są bardzo różnorodne pod tym względem. Jest spora roślinność, są tereny, gdzie tej roślinności jest dużo, no a są też takie tereny, gdzie tej roślinności jest mało lub po prostu jest taka sucha, jak można zobaczyć. Tutaj mamy też piękne widoki z lokalnych miejsc, właśnie jeżdżąc po takich landówkach. No i oczywiście serpentyny z autostrad. W tle można jeszcze zobaczyć jakąś statuę byka. Dosyć ciekawie to wygląda. No a na końcu kolejne widoki. Oczywiście sporo będzie takich widoków górskich, bo na Półwyspie Iberyjskim jest takie ukształtowanie terenu, więc tych gór sporo będzie, a na nich można zobaczyć też ciekawe jakieś miejsca, jakieś zabytki i tego typu miejsca. Także ładne zdjęcia, ładne tereny. Ale niestety na Iberię jeszcze musimy poczekać i właśnie przejdę do teraz na koniec tej informacji, żeby wam pokazać, co tutaj SCS Software napisało, a dokładniej co Alex napisał, czyli osoba, która napisała ten post. Oczywiście na początku mamy główną informację o tym, że ich zespół, który pracuje nad Iberią, nadal pracuje, nadal stara się dopracować wszystkie elementy, wykończyć ten dodatek, żeby, wiadomo, wydać ten dodatek jak najwcześniej, no i żeby wydać go w jak najlepszym stanie. Oczywiście muszą jeszcze przetestować cały dodatek, zobaczyć, czy wszystko gra. Jeśli tak będzie, no to wtedy wzrasta prawdopodobieństwo, że będą mogli, no, tym wcześniej ogłosić oficjalną datę premiery, bo jeszcze chwili obecnej jeszcze jej nie znamy. Dalsza informacja mówi nam o tym, że warto śledzić ich profile społecznościowe na Twitterze, Facebooku i Instagramie, żeby dowiedzieć się o nadchodzących transmisjach z tego dodatku, bo SCS Software planuje pokazać co niektóre te tereny na żywo na swoich transmisjach. Co ciekawe, ostatnio rozpoczynają też transmisje na YouTubie. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy SCS Software transmituje na Twitchu czy też na YouTubie, no to polecam wejść na mojego Discorda i tam jak pojawi się tak od 5 do 10 pingów naraz w danym momencie, to znaczy, że SCS Software odpala ten stream. Nie chodzi o problemy z botem, tylko SCS Software próbuje odpalić swojego multistreama, także taka informacja z przymrożeniem oka. No i oczywiście zachęcają do dodania tego dodatku do listy życzeń na Steamie. I jeśli chodzi o tą informację, to by było na tyle. Niestety nadal musimy jeszcze trochę poczekać na Iberię, ale możliwe, że to jest kwestia kilku tygodni. Zobaczymy. Przechodząc teraz do drugiej informacji, która pojawiła się dwa dni temu. Wydano nowy pakiet malowań z okazji księżycowego Nowego Roku. Jest to osobny pakiet malowań, bo z tego co kojarzę, w tamtym roku była aktualizacja do chińskiego pakietu malowań. Teraz występuje to jako osobne malowania. No jest to pakiet tylko dla Euro Truck Simulator 2. No i jak można zobaczyć po tych zdjęciach, dodaje takie malowania. Malowanie jest łącznie 12 z tego co wiem dla ciężarówek, natomiast dla naczep są tylko dwa malowania. Tutaj właśnie mamy przedstawione te malowania. Ładnie komponują się z tymi pełnymi malowaniami. W ogóle te malowania chyba są dosyć wysokiej jakości, na pewno wyższej niż Super Stripe SpongeBob Pack. Przynajmniej tak mi się wydaje z tych zdjęć. Sam nie mam tego dodatku, nie testowałem go, dlatego jeśli ktoś go ma, no to niech potwierdzi, czy są lepszej jakości, czy nie. Natomiast bardzo ważna informacja,
Jeśli chodzi jeszcze o ten dodatek, można go zdobyć za darmo, z tym, że pod pewnym względem. Jeśli macie dodatek z chińskim malowaniem, o ten, no to wtedy ten dodatek z okazji księżycowego Nowego Roku dostaniecie za darmo. Także wystarczy, że kupicie ten dodatek za 3,60 zł i możecie mieć za darmo dodatek. Z tym, że zastanawia mnie jedno, czemu na ten dodatek nie ma przeceny. Bo wszystkie inne dodatki mają przecenę, a ten akurat nie ma. Ciekawe. Rzecz wydawało mi się, że on mijał przecenę. Chyba, że jest jakiś problem ze Steamem, bo w chwili obecnej, kiedy to nagrywam, jest jakiś duży problem i dlatego nie ma. No chyba, że STS Software wyłączyło promocję na ten dodatek, żeby nie byli zbytnio stratni, bo wtedy wystarczyłoby wydać tam złoty 50, złoty 70 i można mieć ten pakiet za free. No dosyć mała cena. No jeśli ktoś jest zainteresowany, no to takie tutaj są promocje. No i jeśli chodzi o ten odcinek, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.